czasami mecze są w sezonie. Pod Beskidzie to nie jest byle jaki zespół, który sobie przyjeżdża i oddaje punkty. Zresztą nie ma teraz w ogóle żadnego zespołu w lidze takiego. Więc trzeba było po prostu, w cudzysłowie mówiąc, przewalcować. Więc cieszymy się z tego przede wszystkim zwycięstwa, zakończenia jakiejś tam ery na tej oporowskiej, znaczy nie jakiejś, tylko bogatej i długiej. Przenosimy się na nowy stadion i mamy nadzieję, że ten nowy stadion, że tą erę na nowy stadion zaczniemy tak samo, jak tutaj skończyliśmy. Nie uniknęliśmy jakichś błędów w obronie. Było parę błędów, dzięki którym zawodnicy z Podbeskidzia mieli szansę. Brakowało im wykończenia, jakości. Nam tego nie zabrakło. Piotrek znowu strzelił, nie wiem z czego, bramkę. Nie, chyba z kolana, z tego co się orientuje. Wiele meczów bardzo dobrze, ładnie graliśmy, nie wiem, we wcześniejszych spotkaniach i nie udawało nam się wygrywać tych meczów, więc ja przyjmuję takie zwycięstwo, nawet jeżeli one było bardzo brzydkie i po dużej walce, bardzo pozytywnie i cieszę się z tych 3 punktów. Do składu wrócił już Przemek Kaźmierczak. Trybuny przyjęły go świetnie. Rozmawialiście już z Kazem o tej sytuacji w szatni? Ale jego powrotu do... Jego powrotu i przyjęcia wszystkich. Nie, no nie rozmawiamy o tym. On już wcześniej z nami trenuje, już od dawna z nami trenuje, więc nie było takich rozmów, że o, wracasz teraz. To jest za bardzo doświadczony zawodnik, żeby po prostu go jakoś jeszcze tam motywować, czy nie wiem, czy cokolwiek jakoś rozmawiać o tym. Wrócił dzisiaj, pokazał swoje bardzo mocne strony, jakim są podanie i gra lewą nogą, no i przede wszystkim w górze pomógł nam bardzo, bo potrzebowaliśmy właśnie tych kilku centymetrów z tyłu, kiedy pod Beskidzie zagrywało długie piłki. Na koniec ery przy Oporowskiej zwycięstwo. Który mecz na tym stadionie wspominasz najmilej? No, ciężko mi powiedzieć. Wszystkie mecze bardzo, bardzo miło wspominam. Nie mam takiego meczu, którego jakoś tam dobrze albo w szczególności wspominam.